Cześć, z tej strony Jerek 82. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Ranch Sim. Moi drodzy, patrzcie, narobiłem trochę kiełbas. Tu. Trochę mi czasu to zajęło, nawet dość sporo bym powiedział. Przemeblowałem tutaj, bo mi się to trochę nie podobało. Narobiłem tutaj. Moi drodzy, co jeszcze narobiłem? Zobaczcie, tutaj mam pięknie, ładnie wszystko, kiełbasy jakieś różne, wysuszone, niewysuszone. Klopsy i inne pierdoły, ale moi drodzy, wiecie co się stało? Czy nie wiecie co się stało? Nie wiecie co się stało, to zaraz pewnie się dowiecie. Coś tu jeszcze zostało? Nie, tu już nic mi nie zostało. Moi drodzy, co się stało? Ano stało się to, że kurczę, zapomniałem nakarmić, moi drodzy. Zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, co się stało. Armagedon. Jest jeden kurczak. Kurde, może jeszcze przeżyje. Jak on wygląda? Ile on ma tego życia? Zapomniałem nakarmić. Zobaczcie, puste te mamy. Puste te mamy. Puste, normalnie puste mamy. O, i ten jeszcze żyje. Kurczę. Idziemy. Idziemy. Oczywiście wszystkiego nie zebrałem, bo... No, otóż to. Wszystkiego nie zebrałem, jeszcze trochę mi mięsa zostało. Ale zobaczcie, co się stało dalej. Wszystko mi padło. O, nie wszystko, ale zaraz to też mi padnie. Wszystko. Wszystko. Chociaż nie, tu jeszcze coś łazi. Kurde, patrzcie. Armageddon normalnie. Tu jeszcze coś łazi, tu jeszcze coś łazi. Dobra, może przeżyję. Może przeżyję, moi drodzy. Ale wszystko mi padło. Wszystciutko. A tu miałem... A nie, tu miałem, wiecie co miałem? Tu miałem fajnego, bo mi wleciał tutaj jelonek i go zamknąłem, ale po wczytaniu gry i oczywiście się okazało, że go nie ma, nie? No, ale zobaczcie, wszystko mi padło. Wszystciutko padło. A co najgorzej, że nie mam kasy, bo dokupiłem sobie garnków. I mówię, dobra, dokupię sobie garnków i będzie elegancko. Szybko zrobię te kiełbasy. Co się okazało, jednak tak szybko się te kiełbasy nie robią. Więc trudno. Ale jeszcze... No nie wiem, czy kurde to iść robić teraz. Tak z ciekawości. Oskrujemy jednego koguta. I czy z koguta można przemielić koguta? Bo jak można przemielić, to by było elegancko. Ale można przemielić. Można przemielić. Dobra, dajcie tą garnek. I co to z koguta będzie? I teraz tak. Czy mogę koguta? Mogę. Zobaczymy, czy kiełbasę mogę kogutiową. Koguciowo. Mogę. Tylko nie wiem, czy to jest ta akurat. No dobra, trudno. Co by nie było. Nieważne, moi drodzy, zamykamy to. Jedziemy to szybko opchnąć. Co by nie było. Jadę to opchnąć, bo to tak nie może być, żebym ja nie miał... nie miał tego. Nie miał kasy. Tak się zajęłem robieniem tego... Tego wszystkiego, że zobaczcie co się stało. Stało się to, że nie mam po prostu pieniędzorów. Nie dopatrzyłem. I powstał Armagedon normalnie. Wszystkie... O, a to pa, a to zwierzak co tu robi? Przegapiłem trochę. Kurczę. Czy ja wjadę tu? Tu w ciężarówku? Powinienem. Dobra, załóżmy, że wjadę. Aha. Nie chcę wsiąść, tylko chcę wejść do... Ajajajaj, nie wejdę. Ale kaszana. Trzeba inaczej tu podjechać. Tyłem. Tyłem tu trzeba podjechać i opchnąć te kiełbasy wszystkie, moi drodzy. Zobaczyć, jak to cenowo wygląda. Tu mnie te drzewo tu będzie drażnić. O!
Drzewo mnie będzie drażniło, to od razu je opitolimy. Żeby mieć lepszy dostęp do tego i pójdziemy. Otworzę od razu drzwi. Tak, nic nie mam. Jestem goły i wesoły. Jestem goły i wesoły. Naprawdę goły i wesoły. Brr. Jeszcze kawałek do tyłu. Dobra. I teraz tak, czy tędy wejdę, nie wejdę. Teraz trzeba biec naokoło. Ale szybko pójdę, wiecie co zrobię. Szybko to sprzedamy. Zobaczymy w ogóle, jak wyglądają ceny. To, co mnie najbardziej chyba... co oni tu potrzebują? Jajo, klops wołowy. Nie mamy. Ser. Nie mamy. Ale możemy zobaczyć, moi drodzy, cena kiełbasy. Jajo salami 105. Kiełbasa wieprzowa 75. A i to z jajem jest lepsza. Kiełbasa wieprzowa... Co? Kiełbasa wieprzowa surowa jeszcze mam? Niewysuszone? A i to też mogę opylić? Kiełbasa wieprzowa 60, patrzcie. A kiełbasa wieprzowa jajo salami surowe po 75. To się nawet to się opłaca, nie? Dodam jajo i tyle, bo sama kiełbasa wieprzowa samego mięsa tylko po 60. Coś jeszcze mamy? Klops wieprzowy po 40. Klops wieprzowy jajo salami o prawie razy dwa. To się bardziej opłaca, nie? Klopsy. Nie? No ale, o kurde, 30 tysięcy, sprzedawaj. Sprzedawaj, 30 tysięcy mamy, moi drodzy. Dobra, mamy 30 tysięcy, możemy jechać. Trzeba ratować to, co możemy ratować, moi drodzy. Czyli trzeba przede wszystkim pojechać szybko. Oj. Trzeba szybko pojechać tutaj. Ratować parę kurczaków, których mogę, nie? I świń, których mogę. Dobra. Bo jakie hamulce. Żyje coś tu jeszcze? Tu gdzieś jedno żyło coś. Dobra, nieważne. Zakupmy. Zakupmy, nas uzupełnimy. Może przeżyje. O, ten kurczak żyje, dobra. Dobra, zaraz będziemy zbierać tą resztę. Teraz jeszcze szybko tutaj parę tych świń uratujmy. Które możemy. Pyk. Pyk. O. Dobra. Wszystko mamy napełnione. 18 godzina. No dobra, to teraz co? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale trudno. Moi drodzy, trudno. Kurde, właściwie to czemu ja tutaj nie wejdę i tak tego nie zrobię, nie? Trochę kuraków. No niestety, kurde, żem przedobrzył. Lekko. Lekko mówiąc, żem przedobrzył. Dobra. Czyli tu można zamknąć. Tu coś się ruszało. O, ten maluch się ruszał. To wrzucamy go tu. Tu wszystko mi padło. Kurczę, tyle towaru poszło. Tylko teraz pytanie. Kury czy koguty? Bo to nie wiadomo, co jest co, nie?
Ja chciałem zrobić koguty, bo koguty podobno droższe są, nie? Podobno. Tyle poszło. Towaru. Kurczę, weź to. Żebym doprowadził do tragicznej śmierci. Taki ze mnie rolnik, proszę bardzo. Dobra, to można zamknąć, bo tu już nikogo nie ma. Tam zaraz zrobimy porządek. Tu może coś się O, o, jest maluch. Chodź no. Chodź no. To jeszcze może przeżyjesz. Dobra, może coś się wykluje z tych dwóch. Reszta, no trudno, no. No trudno. Kurde, 19, zaraz ciemno będzie. Dajcie mi jedno tylko jeszcze to. Teraz pytanie. Zaraz zobaczymy, jak ja podbieram to do lodówek. I co my mamy? Kura 7, mięso koguta 2. Aha. Ciemno, kurde, dobra, idę spać. Idę spać, bo to nic z tego nie będzie. Po ciemnicy nic my nie zrobimy, moi drodzy. Chyba. A trzeba byłoby w sumie tamto pozbierać. Dobra, śpimy. Trzeba byłoby chyba pojechać po krowy. Tak myślę. Tylko żeby to zrobić, to musimy tu wyłożyć. Dobra, tu jajka jakieś niech se to będą. A tu miałem to pozabierać jeszcze. No trudno. O, kurczak się wykluł. Chodź no tu. Wykluł się kolejny kurak. Już będę miał dwa. O, pa, wykluły się. Będą żyć. Dobra, wejdźmy tu. Te nasze kury wyczyśćmy. Kurczę, normalnie. Co to się stanęło? Poszło wszystko. Taki ze mnie, kurde, farmer, nie? Niedopatrzenie, no ale trudno. Takie życie, czasami tak musi być. Ale za to ile mam tych świniów jeszcze, nie? Do rozebrania. O kurde, ta spadła na jajko. Co za dziady? Potłukło mi jajko. Mogło być zapylone. I co? Mogło się wykluć. O, proszę, tu też się coś wykluło. Dobra, żyjcie sobie tu. Będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać, może coś się jeszcze tu wykluje. O! Proszę, nawet jeszcze coś odratujemy, moi drodzy. Jeszcze coś odratujemy. Jeszcze nie wiem co, ale coś odratujemy. Dobra, dajmy to. Czekaj, pozamykamy te drzwi w razie czego, gdyby coś jeszcze miało się nam tu wykluć. No, to same kury. Jednak chyba lodówek będzie za mało. Coś tak czuję. Pełna. 12 kur.
ale dobra. Nie jest źle, moi drodzy. Myślałem, że będzie gorzej. Tragedii jako takiej nie ma. Chyba. O, czyli mamy 3 białe. Tylko ciekawe, czy z tego kogut jakiś wykluje się, ale dobra, niech sobie tu leży. Co my teraz robimy? Trzeba byłoby podjechać i to mięso pozbierać, bo to też tak nie może być, co? Odpuść to. Bo to tyle, kurde, towaru się będzie marnowało, że tragedia, nie? Więc to ogarniemy sobie. I coś z tego zrobimy. O, po co ja to tu? Dobra, ja to właściwie to ja muszę tu na zewnątrz. Te lodówki. Podbierać. A to tak ładnie przyprowadzałem, ale mówię, zajęcie kiełbasiane jest, powiem wam, że bardzo, bardzo mocno. Bardzo mocno pracochłonne. Trochę tego czasu jest, żeby to najpierw przemielić, żeby to, żeby tamto. Później to na nowo poprzewieszać. Wysuszyć. Później pozbierać. Ale za to mamy 30 tysięcy. To już mnie cieszy. Bardzo. O. To już mnie bardzo cieszy, naprawdę bardzo mnie cieszy. O, mały żyje, dobra, mały żyje. Mały żyje. Teraz pytanie, czy z takiego całkowicie małego, proszę. Zobaczymy, czy z takiego całkiem małego prosiaka, który padł, coś się zbierze. O, na przykład takiego. No, jeden kawałek. Ej, no kilka przeżyło. Nieźle. Dobra, zrobimy to, bo zaraz przyjedzie Senapit nam i powie zaraz, Mieciu, ale co ty? Tylko zobaczcie, z takiego jednego małego prosiaka, o, ile nam tu przeżyło? 1, 2, 3, dobrze. Z takiego całkowicie małego prosiaka mamy tylko jeden kawałek, nie? O. Z takich to zobaczę, jak się sypie, kurde, jak normalnie. O, a tu jedna to mimo, proszę, w przejściu nawet zdechła, nie? Zaklinowała się w przejściu i... Ale ja tu będę miał roboty, ale ja tu będę miał roboty. No dobra, ale trzeba to zrobić porządek, nie? Z takiego małego prosiaka, z małego prosiaczka, jakie wielkie mięso wypadło, nie? Dobre, dobre. Dobra, no nic, no. Już tak się zastanawiam, czy ja chcę robić dalej tych świniaków, bo jak ja mam tyle, to czy one mi są tak naprawdę potrzebne do robienia? Może sobie darować trochę. Z tymi świniami, co? A pojechać po tą krowę.
Dobra, może tak zrobimy. Pojedziemy, moi drodzy, po krowy. A teraz nie będę wiedział, które są pełne, a które puste. Ale musimy to rozpakować. Musimy to rozpakować. Ewentualnie. Ewentualnie kupić trochę towaru innego, nie? Nie, no pojedziemy, kupimy te krowy. Bo ja chcę zobaczyć, jak wyglądają krowy. Tylko kupimy co? Kupimy krowy mięsne czy mleczne? No to jest pytanie. Oje! Ole fart! No nie. To już nie był fart. Macie, drzewa mi odrosły. Kurde, tutaj nie było tych drzew. Ja specjalnie powycinałem, żeby mi tu tych drzew nie było. Tylko teraz tak, zaraz, bo ja nie wiem, w którą stronę się do sklepu jechało. W prawo chyba, no właśnie, źle pojechałem, tak też myślałem. Ja muszę jechać w... Teraz muszę jechać w lewo, o tam. No skróty? Dlaczego by nie? Ja tu nic nie będę... Jak to mówią, kto... Bo ja tu nic nie widzę. Kto drogę skraca, ten do domu nie wraca, nie? A oprócz tego ja jeszcze będę potrzebował kupę drewna. Żeby to ogarnąć. O, tu jest sklep. O, ale go rzuca, ale go rzuca. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Uwaga, poślizg, wpadliśmy. Ale prawie... Prawie Krzysztof Hołowczyk. O, no i dobra. Oj, ale se kichłem. Dobrze, że tego nie słyszeliście. Jakie prrr szalony. Wsiadka. Dzień dobry. Dzień dobry, co mamy do kupienia, moi drodzy? Mleczne, co? Byk mleczny. Taki, taki czy taki? A to mleczny, a mięsny? Ej, a to mięsny jest tylko jeden rodzaj? Dobra. To dzisiaj zrobimy zakupy krowie. Dobra, dziękuję, dziękuję. O kurczę. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wysiadaj szybko, bo krowy uciekają. O kurczę. Ty, ale te takie mięsne to takie wychudzone to. Dobra, zamknijmy bliżej. Pojedźmy to. Odwieźmy. O, ogon wystaje. Ale i jaja. Ja to taki mam pomysł. Zrobimy najpierw tak. Co my zrobimy, moi drodzy? Jeleni nie ruszamy. Na razie. Bo one nam nie są do niczego potrzebne. Wypuścimy krowy mięsne. Niech się tam mnożą. Co nie? Opa, jak łby wystają. Co to jest grane? Ale jazda, co? Ale komedia. Dobra. No dobra, to mięsne to my wypuścimy, moi drodzy, tutaj. O. Brr.
O tu, tu już nam nie wyjdą. A my przeskoczymy. Albo i nie. Naprawdę? Nie przejdę? No jak nie? Dobra, chodź ta. Ej, no nie wierzę. Ale jaja. Teraz będę łapał te krowy, no kurde. Stój, gdzie leziesz. Goń tam, tak. A ciebie wezmę, chodź tu. Dobra. No, 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 no. O kurde, chodź tu, chodź tu. Kotu. Na pewno to jest mięsna? Nie, no to jest samica, bo cycki ma, ale... Chodź. Chodź i se leć. A tamta przyjdzie? Nie przyjdzie. Ty musimy ją złapać. Dziadyge. Ono tu. No nie mów się, że teraz się boi, bo samochód stoi. Kurde. Gdzie? Tu. Masakra. Ale żem dał ciała normalnie. Ale nic, naprawimy to moi... Kurde, no patrzcie. Naprawimy to. No, tu wieżeja się otworzyły, to ciekawe, czy ta przejdzie przez tę półkę. No, ta przejdzie. Oja. No, to teraz ta będzie uciekać, no kurde. Co za dziady, ale mam pecha. Zobaczymy, czy się boją strzałów. Dupa, się nie boją. To trudno. Dajmy tą krowę, to z drugiej strony ją zaatakujemy w takim razie. Ono no. O, koni tam, to my tu. O. Tylko to nie jest takie proste. Już powoli idę. Chodź. Gdzie? Tu powiedziałem. Tu. Dobra. Tylko ciekawe, czy one nie poszły mi do środka. Na pewno poszły już. A jak? O, jeszcze tu moja świnia. Ale na szczęście tu jest zamknięte. Dobra, tu im zamkniemy też, żeby w razie czego nie wylatywały. Tu też im zamkniemy, bo one tu nie mogą być. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy cztery sztuki, okej. Okay. Mamy cztery sztuki, niech sobie żyją. A jeszcze będę musiał tutaj w takim razie te świnie posprzątać. O, moja przodownica. O, to tu będę musiał jeszcze posprzątać im to. Takim oto wypadku, moi drodzy. Opa, już się kochają. Ja. Dobra, gdzie jest mój mały dyliżans? Tu jest mój mały dyliżans. Dobra, pusta. Jak mamy zrobić im tu? To trzeba posprzątać trochę, nie?
kapusta. No nie no, muszę to zgarnąć tam, bo jak teraz jeszcze chcę mieć krowy mleczne. O. Trzeba im to posprzątać, no. Bo tak wymyśliłem, że tam w jednej stodole będą tylko krowy, a w drugiej będą tylko świnie, no ale jak sami widzicie, że nie jestem w stanie ogarnąć tego nawet. Trochę tak, lipa, nie? No ale przynajmniej spróbujemy. Spróbujemy ogarnąć. W miarę możliwości, jak się to uda. O, a teraz u mnie kosiarze umysłów przyjechały. Środek zimy, one trawę koszą. No co za dziady. Żeby wasz szlak trafił. Jest pełno, jest. Mhm. Ty, ale tu wody nie, nie jest woda. Czy nie ma wody? Jest woda. Jest woda, dobra. Posprzątajmy tutaj. Najważniejsze, zaraz to będziemy zabierać. Przerabiać na kiełbachy chyba. Zobaczymy, jak to nam z tego wyjdzie. O. Trzeba zrobić porządek. No to tak nie może być. Naprawdę przyjedzie sanepid i powie, ty Mieciu, wszystko fajnie, robisz kurde hurtowo, no ale twoje kiełbasy śmierdzą, nie? Leżą już tu miesiącami. Wszystko? Chyba wszystko, co? Dobra, to im zamkniemy. A więc tutaj będą krowy mleczne. Ile mamy boksów? Raz, dwa. Ale nie, bo ja chciałem konia jeszcze mieć tutaj. Sześć. No. Jeszcze konia chciałem mieć. Jeszcze mieliśmy jechać na targ kupić konia. Mamy teraz, ile mamy pieniędzy? 25 tysięcy, więc kasy trochę mamy. Tak myślę. Więc cóż mi pozostaje, moi drodzy, innego jak tylko iść i tu przerobić to dalej na kiełbasy, nie? Albo przynajmniej przygotować, ale w międzyczasie zobaczymy, czy nam się kuraki jakieś nie wykluły jeszcze dodatkowe. O, proszę, ładne kuraki się wykluły, cudownie. Tu raczej nic. Tu raczej nic. I tu raczej nic. A tu nam brakuje wszystkiego, nie wiem, czy ja chcę to w takim razie. Czy ja chcę to? Chyba nie chcę. Starszy mi tych kuraków tutaj, co mam, i tak nie jestem w stanie ich wszystkich wykarmić, nie? Nie wiem, czy im tu zagrody jakieś takie po prostu nie zrobię, tylko takiej tyk, 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 tyk i tu nie będę wrzucał, nie? Ale dobra. Noc się zbliża, moi drodzy. Więc noc się zbliża, więc wesoło będzie. Czyli tak, tu jajka mogę sobie pozbierać. W takim oto wypadku, bo już nic się nie chce wykluwać. Więc nie ma co. Tutaj... Dobra, tu jeszcze zostawimy. Tutaj się na pewno nic nie wykluje, bo tu same kury były. To tu też można pozbierać. O! A elegancko. I elegancko. No i dobra, i teraz co? Po jajuszku, pyk.
Do kiełbaski, pyk. 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 Tylko zobaczcie, ile tu tego towaru jest. Ja tego kurde nie nadążę wieszać. A jeszcze tyle towaru jest, nie? No nic, moi drodzy, no to co, ja muszę tu jechać chyba dalej, porządki ogarniać. Kur... Ojo, nie to wziąłem, co trzeba. Cenne jajko. Cenne jajko mi spadło na ziemię i co teraz? Będzie jedna kiełbasa bezjajkowa będzie. To nic, będzie bezjajkowa, trudno. Takie życie. Wszędzie? Nie, jeszcze dwa jakieś są. Tu jedno. I gdzieś jeszcze tu jedno. O! No i dobra, jajko odkładamy na bok. I to możemy mielić dalej, nie? Ale dobra, my tego nie będziemy robić teraz. Tego nie będziemy robić, bo się zbliża noc, moi drodzy. Ja tu spróbuję to przez noc ogarnąć, tyle ile mogę. No, tyle ile mogę. To spróbuję ogarnąć, co się da, a jak się nie da, to się nie da. Przerobimy co nieco. I cóż, mam nadzieję, że do kolejnego odcinka mi krowy nie zdechną, nie? Oby tak było. Więc cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Hej, hej.